Wstrząsającą relację z pobytu w sowieckich łagrach w Witebsku i Jarcewi przygotował Tarnowski Teatr dla widzów. Już w najbliższą niedzielę na małej scenie odbędzie się premiera spektaklu Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Reżyserem sztuki jest Tomasz Piasecki. Zawsze byłem zdania, że jeżeli jest dobra literatura, w dodatku oparta na faktach i daje się ją przenieść do teatru, to należy z tego korzystać. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem takiej teorii, że jeżeli coś jest na przykład popularne, znane w lekturach albo blisko lektur, to znaczy, że tego ruszać nie wolno. Wręcz przeciwnie, to jest, jeżeli coś jest dobre, a zrobi się to dobrze, to wtedy może być jeszcze lepsze. Natomiast gdybyśmy wzięli jakikolwiek tytuł, to i tak wszystko zależy od tego, jak my to zrobimy. Czy to będzie współczesne, czy warto to robić. Czy widz, przychodząc do teatru, młody, stary, obojętnie, czegoś się po naszym spektaklu dowie. Premiera spektaklu rozpocznie się o godzinie 19:00.